Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego jesienią 2021 roku: przymusowe szczepienia przeciwko covid w Polsce. Nie będzie możliwości wyboru, a rząd zmusi wszystkich Polaków do szczepień. Szokująca, przerażająca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, gdzie jest ta kwestia dowolności, że możemy podjąć decyzję, że chcemy się zaszczepić, czy też nie. Dzisiaj przedstawiam przerażającą przepowiednię dla Polski Jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiednie jasnowidza Jackowskiego, mówiącą o przymusowym szczepieniu Polaków jesienią 2021 roku. Dlaczego jest ona przerażająca? No bo jest cały czas powiedziana kwestia dowolności, tak? Że kto chce, to może się zaszczepić. A tutaj jasnoicja mówi o tym, że jesienią nie będzie możliwości wyboru, że Polacy będą zmuszeni do tego, żeby się zaszczepić. Nie, tak, że praktycznie nie będzie możliwości wyboru i jesień to przymusowe szczepienia dla Polaków, oczywiście dla tych niezaszczepionych. Nie mówimy tutaj o kolejnej dawce, trzeciej dawce, jeśli chodzi o koronawirusa, o szczepionkę, a może rzeczywiście taka dawka się pojawi, tylko chodzi o tą część społeczeństwa która się nie zaszczepi. Znaczy ja powiem w ten sposób kilka tutaj słów, no nikt nie podważa jakby kwestii szczepienia, tak, czy, te, czy tego, że istnieje COVID. Natomiast no, cały czas jest mówione przez polityków, że to jest kwestia dowolności, kto chce, to się może zaszczepić i tak dalej. E, ja mogę powiedzieć jakby na swoim przypadku zaszczepiłem się, przyjąłem tutaj dwie dawki tej szczepionki, e, natomiast je, zawsze mówię w ten sposób, to decyzja każdego należy indywidualnie. Ja nikogo nie będę zachęcał do szczepienia, w żaden sposób nie jestem przeciwnikiem szczepień, ale też nie chcę po prostu nikogo zachęcać, bo potem będą jakieś tutaj skutki negatywne za kilka lat czy za kilka miesięcy i powiedzą, a ty mówiłeś, że zamawiałeś do tego, żeby się szczepić, tak? I moim zdaniem każdy powinien podjąć decyzję indywidualnie. Ale tu i Jackowski mówi, że kwestia dowolności jest teraz, a to potem się skończy praktycznie jesienią tego roku. No i to jest przerażające, ponieważ jest to ograniczenie swobód i praw obywatelskich, tak? Ja na przykład się zaszczepiłem, ale na przykład jestem w stanie zrozumieć kogoś, kto się nie chce zaszczepić, tak? Rozumiem, zdaję sobie sprawę z tego, szanuję takie zdanie, taką decyzję i w żaden sposób nikomu nie chcę nie chce narzucać ta, 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 takiej decyzji, tak? Zresztą znam takie osoby, które się nie zaszczepiły i nie chcą się zaszczepić i ja nie jestem tego przeciwnikiem, tak? Ktoś, ktoś ma taką wolę, proszę bardzo. Natomiast tutaj Jasnowid Jackowski mówi, że to będzie przymus ze strony rządu, przymus prawny. I to jest przerażające, że każdego będą chcieli zaszczepić przymusowo. No i teraz, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o szczepienie? No, ponad 20 milionów szczepień wykonano. Mówi się tutaj o odporności zbiorowej. No, stadnej to ja nie lubię tego słowa, bo stadna to tak jak zwierzęta że musi być na poziomie 80%. Wydaje się, że zaszczepionych będzie około 50%. W każdym razie nie osiągnie się tego poziomu 70-80%. No moim zdaniem to maksymalnie gdzieś to będzie po 60%, 59, 58%. Moim zdaniem nawet te osoby, które teraz są przeciwnikami szczepienia, część jeszcze podejmie decyzję, że jednak warto się zaszczepić, ale to nie będzie taki duży odsetek. No i tutaj właśnie Jasnowid mówi, że jesienią praktycznie rządzący zmuszą Polaków do tego, żeby się zaszczepić. Mało tego, Jasnowid mówi o takiej sytuacji, że będzie próba odwrócenia narracji, będzie próba skłócenia społeczeństwa i rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli dotrwa w ogóle do tego czasu, bo przecież ma dojść do upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości w połowie kadencji, czyli w 2021 roku na jesieni, miałoby to nastąpić, że rząd jakby powie w ten sposób: No, my wszystko chcemy otworzyć, gospodarkę i tak dalej, otwieramy. Ale na przykład skutki teraz tego, że na przykład coś tam jest zamknięte, czy jakieś obostrzenia, to, to jest wina tych, którzy się nie chcą zaszczepić, bo szczepionki są w punktach, tylko ludzie się nie chcą zaszczepić. Nie mamy tej, tego poziomu na zaszczepień na właśnie zbiorowej, tej, tej liczby procentowej 70-80%, i to jest właśnie ich wina. Czyli rząd chce skucić społeczeństwo, chciałby według tej przepowiedni, bo na razie nic na to nie wskazuje, ale no bo teraz rząd by nie mógł tego zrobić, no bo trwają cały czas szczepienia, tak? No dalej ludzie się szczepią. Co prawda, no media nie formują, że w jakichś punktach czekają ze szczepionkami i tak dalej ale jakby jest jeszcze ten czas, żeby po prostu dokonywać tych szczepień, ale później, praktycznie jesienią rząd ma mówić, że to jest, zamknięte są te sklepy, albo trzeba nosić maseczki, kogo to jest wina? To jest wina tych niezaszczepionych, czyli przerzucić ciężar odpowiedzialności na tych niezaszczepionych, podzielić, tak, zrobić taką polaryzację społeczeństwa, dlaczego trzeba nosić maseczki w miejscach publicznych, albo przez tych, bo się nie zaszczepi? dlaczego na przykład tamte będą jakieś takie ograniczenia wprowadzone, na przykład, no, nie będą takie radykalne, tak, to miało miejsce wcześniej o ograniczenia, no bo jednak już sporo ludzi zaszczepionych i te statystyki, jeśli chodzi o śmiertelność zachorowań, zdecydowanie są mniejsze. Ale będzie takie może powiedzieć, próba napuszczania jednego, jednej grupy społecznej na drugą. Oczywiście zgodnie z tą przepowiednią, bo nie wiemy, czy to będzie mieć miejsce w praktyce. Jest to przerażająca sprawa, tak, no bo wtedy ta kwestia szczepionek, kwestia COVID-u zostanie wykorzystana jako zagrywka polityczna, tak. Rząd umyje ręce, powie, no my jesteśmy wszystko, tak, my dostarczyliśmy szczepionki, a wiadomo, że zawsze będzie pewna grupa ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić i nikt, nikt, nikt praktycznie do tego nie przekona. Ja, tak, ja także nikogo nie, nie mam zamiaru przekonywać i zdaję sobie sprawę, że taka grupa jest i ja ich szanuję, tak, że to jest po prostu ludzie, którzy nie chcą się zaszczepić, natomiast właśnie rząd chce tutaj, żeby właśnie ci zaszczepieni potem wytykali tym, którzy po prostu są niezaszczepieni, tak, żeby właśnie polaryzowała się ta grupa i to jest przerażająca sprawa. Nawet tutaj Jasnowic mówi w ten sposób, że będzie ta, ta kwestia obowiązku paszportu covidowego takie, że ona będzie mieć miejsce, że be, rząd, rząd będzie właśnie kreował się na wyzwoliciela drobnych przedsiębiorców. Tak nawet Jasnowic Jackowski mówi, że rząd będzie kreował się na wyzwodzi, wyzwoliciela drobnych przedsiębiorców, a całą winą i odpowiedzialnością obarczą tą grupę społeczną, która nie będzie chciała się zaszczepić. No, to też jest dosyć ciekawa, tak naprawdę, sprawa, no bo wiadomo, że tak, tak powiedziałem, zawsze będą ludzi którzy się nie będą chcieli zaszczepić, i żadna loteria nawet nie pomoże ze strony państwa. Ich do tego nie przekona, żeby się zaszczepić. No więc. Ciekawa, jak by, będzie wyglądała ta sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa jesienią. Poza tym jasnowidz Jackowski mówi, że będzie czwarta fala koronawirusa, która zdecydowanie wcześniej się rozpocznie niż jesienią 2021 roku. Pierwsze jej symptomy będą widoczne w połowie lipca, a także w sierpniu. Tak, żeby ludzie nie powiązali to z sezonem grypowym, który będzie mieć miejsce właśnie jesienią. No więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o koronawirusa. Wydaje się, że ten koronawirus, czy problem tego koronawirusa, będzie nam towarzyszyć do końca roku, tak? Nie, do końca roku. Ja jestem ciekawy, bo na przykład tego Jasno Jackowski nie mówił, bo on mówił, że dojdzie do upadku rządu prawa i sprawiedliwości zostaną rozpisane nowe wybory. Będzie taki okres jakby bez królewia w Polsce. I mówił jasnowidz, że będą problemy proceduralne, które będą stały na, 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 jako problemy, żeby rozpisać nowe wybory. No i tak się stawiam. co to może być, tak? No czwarta fala koronawirusa, oczywiście, mutacje, odmiany, na przykład wersja delta, mutacja delta koronawirusa, ale może być sytuacja inna, że na przykład rząd nie będzie mógł przeprowadzić wyborów nowych parlamentarnych, bo na przykład, żeby przeprowadzić te wybory parlamentarne, będzie żądał odporności zbiorowej, czyli szczepienia na poziomie 70-80%. I to może na przykład spowodować, że rząd na przykład będzie wstrzyma się z kwestią przeprowadzenia wyborów albo odroczy je w czasie. To by rzeczywiście wszystko się wiązało ze sobą, tak? Te, te wszystkie naczynia były wtedy po prostu powiązane ze sobą. E no bo nawet jeżeli ta, jest, ta odmiana delta, no już po prostu funkcjonuje praktycznie w Polsce od miesiąca, czy też od dwóch miesięcy, ale i też naukowcy, czy medycy przedstawiają, e, informują nas, że szczepionka jest na to odporna, e, tak, że, czy ma, może nas uchronić właśnie przed tą deltą, więc no chyba, że pojawi się jakaś nowa mutacja, nowa odmiana. Tak czy owak, zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała. No to jest straszna, tak naprawdę, sprawa. Moim zdaniem, to jest, jeżeli politycy będą wykorzystywać koronawirus do swoich zagrywek politycznych, znaczy już jak on minie, tak, to już po prostu jest przerażające. No, w, w ogóle w całym, przez cały ten czas wykorzystywanie, ale jakby wykorzystywanie przez partię rządzącą, tak? No bo co innego jest, jeżeli na przykład było koronawirus po 30 tysięcy osób zakażonych każdego dnia i opozycja krytykowała rządzących. No bo rzeczywiście, tak? Rząd mógł lepiej po prostu funkcjonować, zarządzać państwem czy obostrzeniami, czy po prostu kwestią szczepień, żeby nie było aż tak dużo przypadków. Natomiast tutaj to jest inna sprawa, bo wtedy rzeczywiście opozycja jest to konstruktywna krytyka. Natomiast wykorzystywanie jakby kwestii koronawirusa, kiedy tych przypadków będzie po kilkadziesiąt czy kilkaset każdego dnia, no to moim zdaniem e, to już będzie granie, gra polityczna na temacie, który będzie e, słab z każdym dniem, z każdym tygodniem, tak? A że on będzie jeszcze nośny w mediach, no to będzie się go wykorzystywać, tak? Eee, no nie daj Boże, tak? Że no powiedzą na przykład, tak, politycy. Znaczy, no nie wiemy, bo tu mówimy na podstawie przepowiedni, dom, domniemania tylko, tak? No politycy powiedzą, nie, nie możemy zorganizować wyborów yy, parlamentarnych, ponieważ jest to niebezpieczne. Ludzie musieliby pójść na te wybory, dlatego że na przykład nie ma szczepienia na poziomie 70 czy 80%. Dopiero jak się zaszczepi tam jakieś dodatkowe ileś procent, no to dopiero będzie można przeprowadzić takie wybory. No to już będzie przerażająca, tak? No bo jaki jest przyczyna, związek przyczynowy pójście na wybory, to od razu to spowoduje, że pół Polski zachoruje na koronawirusa skoro pół Polski już się zaszczepi no właśnie, to wszystko dzisiaj pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, Cze